Proszę oddać nasze pieniądze. Zepsuliście nam najpiękniejszy dzień w życiu. Krzywdzicie młode pary. Niech pan przestanie nas straszyć. Dorabiacie się na krzywdzie nowożeńców. Dość już waszych kłamstw. Proszę bardzo. Pan z akordeonem to jest pan Łukasz Mi***i, lider zespołu. Proszę zobaczyć, jak super bawią się z gośćmi. Też chcieliśmy, żeby nasze wesele tak wyglądało. Pokażę państwu, jakie mają jeszcze swoje piosenki. Nasi goście bardzo się ucieszyli, gdy się dowiedzieli, że zdecydowaliśmy się na nich. Fajnie by było tak posłuchać ich na żywo, zwłaszcza na weselu. Pani Sylwia i jej narzeczony umowy z Łukaszem M. podpisali 2 lata przed zaplanowanym weselem. W ramach zaliczki przekazali mu wtedy 3600 zł, a za całość oprawy muzycznej mieli zapłacić 8000 zł. Kiedy termin wesela się zbliżał i narzeczeni mieli dopięte już wszystko na ostatni guzik, dostali zaskakującą wiadomość. Około 2 tygodnie przed weselem pan Łukasz zadzwonił i mówi, ale ja do was nie zamierzam przyjechać. Mąż zapytał, dlaczego? Pierwszy zapytał, czy on sobie żartuje. A on mówi, nie. Rozumiem, że powiedzieliście państwo, że macie podpisaną umowę. Tak, tak, mąż powiedział, ale co ty w ogóle mówisz, jak mamy podpisaną umowę? No, ale trafił mi się koncert za granicą, sam rozumiesz, bardziej on mi się opłaca. No i trudno. Po nerwowych poszukiwaniach, bo był wtedy środek sezonu weselnego, parze udało się znaleźć inny zespół i wesele się odbyło. Jednak wcześniej narzeczeni byli tak zdesperowani, że rozważali jego odwołanie. W dużo gorszej sytuacji znalazła się młoda para, która ślub miała na początku czerwca. Jak twierdzą, dzień przed weselem zadzwonił menadżer zespołu i powiedział im, że mają problem z wokalistą i u nich nie zagrają. Do dzisiaj widzę, że to są emocje dla pani duże. Tak. Ten człowiek jest dla mnie osobą, która nie ma serca i nie rozumie młodych ludzi, którzy biorą ślub i niszczy najważniejszy dzień w życiu. Młoda para była załamana. 60 osób z rodziny zaczęło szukać nowego zespołu, a siostry młodej pary zamieściły post w mediach społecznościowych, opisując całą sytuację. I niedługo potem otrzymały zadziwiającą informację. Pan jednak na weselu zagrał. A skąd pani wiecie, że zagrał? Dostałyśmy w ten sam dzień, kiedy trwało wesele naszego rodzeństwa, informację od pana, który był na weselu, gdzie grał zespół. Czyli to jest dom weselny, gdzie grali, tak? Tak, tak. Tu widać ich samochód. Tutaj zamazani są panowie akurat z drugiego zespołu weselnego. Mhm, bo były tam 2 wesela tego dnia. 2 wesela były. Tu są członkowie drugiego zespołu plus zespół. Skontaktowaliśmy się z liderem zespołu. Zgodził się na rozmowę przed kamerą i zaprosił nas do swojego domu. Odnosząc się do zarzutów, że nie wywiązuje się z umów, stwierdził, że to młode pary je wypowiadają i pokazał nam kilkanaście rezygnacji, jakie otrzymał. To właśnie one miały potem wystawiać zespołowi negatywne opinie w internecie. Według Łukasza M. zespół miał też mieć problemy z terminami, bo Krzysztof G., który z nimi współpracował, też podpisywał umowy i robił to bez jego wiedzy. Czy kiedykolwiek pan nie wywiązał się z umowy i to była pana wina, tak, że pan nie przyjechał, tak, na wesele? Zgadza się, oczywiście. Ile takich sytuacji było? Na tą chwilę mam jedną w tym roku, ale dostałem korespondencję od radcy prawnego. Może pan pokazać to pismo? To było wesele, które odbyło się 3 czerwca. Tak. I jak pan to ocenia, że nagle ta para 20 godzin przed weselem się dowiaduje, że nie będzie miała zespołu? Pan uważa, że to jest w porządku? Ale to nie jest moja wina. Ten pan miał to załatwić. Ja mu powiedziałem, skoro ty zrobiłeś problem na ten weekend... Czyli pan Drużba, który z panem gra na wesele. Miał to załatwić i on mnie poinformował. Który teraz siedzi w więzieniu. I on mnie poinformował, że jest wszystko ogarnięte. Następnego dnia zagrał pan ze swoim zespołem na innym weselu. Tak, oczywiście, na tym weselu jego.